dzisiaj mamy konkurs policjanta ruchu drogowego. Jest to finał wojewódzki 30. eliminacji konkursu ogólnopolskiego. Na terenie miasta oczywiście się rozbywa. Dzisiaj policjanci, aż 15 najlepszych policjantów pionu ruchu drogowego z terenu całego województwa, będzie rywalizowało z sobą w 4 konkurencjach. Jedną mają już za sobą, były to testy pisemne. Natomiast teraz na Krywlanach 2 konkurencje sprawnościowe, jazda motocyklem oraz pojazdem służbowym po wyznaczonym torze. Stąd oczywiście przemieścimy się na jedno z największych białostockich skrzyżowań i tam zmierzą się policjanci w kierowaniu ruchem drogowym. Ogólna punktacja wyłoni 3 najlepszych, a 2 z nich będzie reprezentowało garnizon podlaski w ogólnopolskich eliminacjach. W tym roku odbędą się w Legionowie już we wrześniu. Dzisiaj głównie uwaga skupiona sędziów jest na tym, jak policjanci podchodzą do tego toru jazdy. Przede wszystkim, czy pamiętają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także na dokładności objeżdżanych przeszkód. Tor nie jest łatwy, zarówno tor do jazdy samochodem służbowym, jak i motocyklem służbowym są dość wymagające i powodujące to, że policjant musi się skupić i wykazać się szczególnymi umiejętnościami. Policjanci mają taką możliwość, aby przed egzaminem czy przed tym konkursem doszkalać się w ramach bądź dostania zawodowego, bądź w ramach służby, którą umożliwiają takie zajęcia ich przełożeni. Warto również wspomnieć, że mamy osiągnięcia i to dość liczne, jeśli chodzi o konkurs policjanta ruchu drogowego, chociażby w tamtym roku w ramach ogólnopolskiego konkursu, który był rozgrywany u nas w mieście. Policjanci z naszego garnizonu zajęli 2 miejsce na podium, natomiast rok wcześniej, czyli 2015, najlepszym policjantem ruchu drogowego w Polsce był właśnie policjant z Białegostoku.